Dobry wieczór Państwu. Zapraszam jak zawsze o tej porze na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest Maciej Figas, dyrektor Opery Nowa w Bydgoszczy. Witam Pana. Witam Państwa. Panie dyrektorze, sporo inwestycji w Operze Nowa w ciągu ostatnich 2 lat. Sporo? Podziela Pan tę opinię? No dużo się dzieje w tej kwestii, rzeczywiście, muszę przyznać, szczególnie w perspektywie 4. kręgu. A skąd środki na to? No właśnie zakończyliśmy 2-letni program pod nazwą Modernizacja Opery Nowa. Ponad 14 milionów złotych, w większości środki unijne. Środki, które pozwoliły zmodernizować wiele sfer naszego życia teatralnego i to takich sfer, które już wołały o pomoc i to dosyć głośno. A te inwestycje w perspektywie 4. kręgu? Co się za tym kryje? Tu jesteśmy na etapie dokumentacji techniczno-budowlanej. Właśnie wyłoniona została firma, która robi projekt i za kilkanaście miesięcy będziemy tym projektem dysponować i wówczas już będziemy walczyć o to, żeby rozpocząć inwestycje. A patrząc na te inwestycje w takim szerokim zakresie, która z nich w Pana ocenie wydaje się taką najbardziej istotną z perspektywy pracy opery? No myślę, że zakończona modernizacja to był taki, powiedziałbym, podstawowy warunek, żebyśmy pozostali w tej elicie teatrów, nowoczesnych teatrów operowych w kraju. Przypomnę, że Opera Nowa, mimo że została oddana do użytku w 2006 roku, czyli jest stosunkowo młodym teatrem operowym, jeśli chodzi o siedzibę, to jednak w rzeczywistości wiele wyposażenia przez ten czas albo się zestarzało, albo wręcz wówczas było montowanych nie do końca jakby zgodnie z tendencjami technologicznymi już widocznymi w świecie. Przejście na cyfrowe urządzenia spowodowało na przykład, że nagłośnienie sali to niestety już praktycznie musieliśmy ratować się sprzętem wypożyczanym. Przypomnę, że rozpoczęliśmy pierwszy etap tej modernizacji, na przykład nagłośnienia sali jeszcze 3 czy 4 lata temu, a dzięki właśnie środkom unijnym dokończyliśmy i dzisiaj publiczność siedząc na widowni słyszy na przykład muzykę z taśmy na baletach czy na koncertach na najwyższej jakości, więc nie musimy już wydawać zbędnych środków na wypożyczanie sprzętu. Tak, to pytam jedynie, co zmieni w pracy opery 4. krąg w Pana odczuciu? 4. krąg. Będzie tam przede wszystkim sala dla 500 widzów. To jest sala, której nie ma w Bydgoszczy. Nie każdy sobie zdaje sprawę, że są różnego rodzaju sale o różnej kubaturze w naszym mieście. Natomiast ta kubatura dla 500 widzów jest takim marzeniem trochę niedoścignionym. Okazuje się, że nie ma jej w wielu różnych instytucjach i wygląda na to, że my będziemy pierwszą instytucją, która taką salę będzie posiadała. Na taką kubaturę jest olbrzymie zapotrzebowanie. Nawet powiem, że trochę się obawiam, czy zapotrzebowanie właśnie na taką salę nie spowoduje, że nie będzie ona tylko w znikomym zakresie salą prób, na której nam też przecież jako takiej zależy. Ale na tym się inwestycje nie kończą. Będzie też zmiana wystroju foyer i oświetlenia? Mam nadzieję, że będzie. Tak, to też jest ciekawy temat, pani redaktor, bo pewnie już niewiele z naszych widzów wie, że w 2006 roku, oddając gmach do użytku, przejęliśmy ten obiekt bez docelowego oświetlenia foyer, czyli najbardziej reprezentacyjnej jakby części tego gmachu. Najmniej doświetlone. Najmniej doświetlone, powiedziałbym, prowizorycznie przez naszych elektryków. Natomiast ja zawsze tłumaczę, że ta miłość bydgoszczan do tego gmachu, bo mogę tak myślę powiedzieć, i tę życzliwość doświadczamy niemal codziennie, spowodowała, że przestali już zwracać uwagę na sterczące z sufitów kable i pręty metalowe. No i rzeczywiście to już był trochę wstyd. Cieszę się, że wreszcie znalazły się środki na konkurs. Zdradzę, że konkurs został rozstrzygnięty. Wpłynęły wprawdzie tylko 2 oferty, ale i tak cieszymy się, że w ogóle wpłynęły, bo przy pierwszej próbie podejścia niestety nie było żadnych zgłoszeń. No i wygrała, mogę zdradzić, firma bydgoska, podmiot bydgoski i myślę, że wizja jest bardzo ciekawa. Wiem, że kiedy zobaczymy tę wizję w praktyce? Ja myślę, że już niedługo, bo Państwa kamery dzisiaj już podglądały tę wizję, więc jeżeli tylko znajdą się potem środki na realizację tego projektu, to wreszcie, mam nadzieję, w bliskiej perspektywie foyer opery, które i tak jest przecież bardzo atrakcyjnym wnętrzem, zyska, myślę, że wspaniałą oprawę oświetleniową.
Opera Nowa to także takie centrum edukacyjno-kulturalne. Tam się wiele dzieje oprócz takich spektakli już typowych dla opery, czy też chociażby festiwal. Na ile te zmiany może przyciągną nowe podmioty, nowe instytucje, żeby tutaj do opery wejść i prezentować swoje prace? Jeżeli mówimy o rezultatach tego programu z wykorzystaniem środków unijnych, to oczywiście, że tak. Ja dzisiaj na konferencji prasowej podkreślałem, że z jaką zazdrością my przez lata patrzyliśmy na wyposażenie, które podmioty, które wynajmowały operę, musiały przywozić, aby doświetlić scenę. To były urządzenia dla nas nieosiągalne, te tak zwane głowy, które inteligentne oświetlenie, które, no bez którego dzisiaj współczesny teatr już nie istnieje. Dzisiaj patrzę z dumą, kiedy przygotowujemy się do już zbliżających się koncertów sylwestrowo-noworocznych, jak dysponujemy już takim parkiem oświetleniowym, że to teraz inni mogą z zazdrością patrzeć na naszą scenę. Ale trochę będzie pewnie szkoda, jeśli Kamerinicz wyprowadzi się z Bydgoszczy, bo słyszymy i takie przesłanki. Słyszymy różne wypowiedzi. I z Opery Nowa. Z Opery Nowa, czy z miejsca, jakim jest Dokładnie Opera Nowa. Tak. Natomiast padają z różnych ust oczywiście, natomiast ja tutaj liczę na to, że dyrektor Żydowicz, który słynie z takiego fermentu, który lubi siać, to w rzeczywistości jednak związał się z naszą instytucją. Ja jakoś dziwnie jestem spokojny, że te kolejne edycje jeszcze się tutaj odbędą. No, zobaczymy, oby tak było. Z punktu widzenia Opery Nowa to świetne miejsce, także poprzez ten festiwal miejsce jest promowane. Oczywiście, że nie tak. Tylko w regionie, ale też i na świecie. Oczywiście mamy dowody na to, że jak Kamerimicz, w jaki sposób on wpływa na promocję naszej siedziby i dlatego zależy nam na tym, żeby ta impreza pozostała oczywiście w Operze Nowa. A jaki to był rok, ten 2018? Już tutaj mówimy o Operze Nowa jako instytucji, którą tak, ja pan kieruje. Zawsze się boję takich podsumowań. Ale trzeba, bo to już Pani koniec redaktor. Roku się zbliża. Podsumujmy. Tak, rzeczywiście, to już jest połowa grudnia. Wprawdzie dla nas najbardziej intensywny chyba okres. Ale koniec roku tuż. Tak. Jaki on był? Myślę, że no nie jest mniejszy w ilość pracy, która ciągle jest przed nami. Zresztą to jest trochę już deprymujące. Muszę przyznać, że zawsze wydawało mi się, że po tylu latach dyrektorowania to już będzie to dużo prostsze i będzie przebiegać sprawniej. Tymczasem no jakby życie to weryfikuje takie nadzieje. Ale panie dyrektorze, wejdę słowo. Tyle pan proponuje jako Opera Nowa, że z drugiej strony nie może być mniej wydarzeń, bo przyzwyczaił pan już publiczność do tego, że coś się w Operze Nowa na okrągło dzieje. Staramy się. Znaczy uważam, że miasto na to zasługuje. Zasługuje na ten obiekt i zasługuje na instytucję, która no jest bądź największą instytucją kulturalną w województwie. To zobowiązuje i myślę, że ranga, którą w tej chwili ma Opera Nowa na mapie kulturalnej Polski. Nawet pójdźmy dalej Europy, bo i takie są sygnały. Ona też zobowiązuje, a przede wszystkim życzliwość publiczności, której, tak jak powiedziałem wcześniej, my codziennie doświadczamy. A które z tych wydarzeń, no o właśnie. Których mówimy, wybrałby pan za takie, nie wiem, najbardziej reprezentacyjne albo najlepsze? Pytała pani redaktor. No, miniony rok to rok jubileuszu Bydgoskiego Festiwalu Operowego. 25. edycja za nami. Edycja wyjątkowa, ponieważ mieliśmy nieomal w 100% zespoły zagraniczne. Spełniła nasze marzenia właśnie w tym zakresie, że jej program był naprawdę ambitny. Udało nam się wszystko od strony finansowej spiąć i pokazaliśmy, w jakim kierunku festiwal może pójść i jakie zespoły może zapraszać. Ciągle jeszcze olbrzymie perspektywy i możliwości przed nami. A jaki to kierunek, gdybyśmy mieli sprecyzować? Ciągle przypominam, że Bydgoski Festiwal Operowy jest imprezą, która nie ma odpowiednika w Polsce i jest jedyną, tak jak powiedziałem, jedyną tego typu imprezą, wykorzystującą w dużej mierze walory sceny Opery Nowa. Są teatry, które chciałyby to u siebie zorganizować, a nawet próbują. To są imprezy o różnej formule, ale zbliżonej do naszej, to jednak nie mają takich możliwości scenicznych. Rzeczywiście gmach Opery Nowa jest akustycznie znakomitym, wizualnie również ciągle
docenianym i chwalonym, więc wykorzystujemy możliwości sceny i tej wspaniałej sali widowiskowej. Przy okazji wyjdę też trochę w przyszłość, no bo po 2018 mamy 2019 i tutaj o jedną rzecz chcę zapytać. Opera Nowa, jak wyczytałam, będzie pierwszym polskim teatrem operowym, który sam wyda nagranie własnego spektaklu w technice Blu-ray. Panie tak dyrektorze, jest, tak o co jest. Chodzi? No nie mówimy o niczym nowym, szanowni państwo. Mówimy o Rusałce Antonina Dworzaka, o inscenizacji, o której ja mam szczególny sentyment. Ale technika nowa. Ale nowa technika. Tak, przypomnę, że wydaliśmy już tę inscenizację na płytach DVD. One krążą już po świecie. Otrzymujemy recenzje i to takie, którymi możemy spokojnie się chwalić. Spełniła ta płyta zadanie, które postawiliśmy przed tą płytą. To jest promocja naszego teatru, promocja miasta. Dzisiaj cytowałem recenzję, pierwsze słowa recenzji niemieckiego dziennikarza muzycznego, który zaczyna, że nie wiedział, gdzie leży Bydgoszcz i nie wiedział, że w ogóle się znajduje tam teatr operowy. A dalej komplementy, których naprawdę nie musimy się wstydzić. Tymczasem ja od początku podkreślałem, że chcemy tę inscenizację uwiecznić też w technice Blu-ray. Blu-ray, czyli jeszcze wyższy poziom technologiczny, to już jest absolutna ekstra klasa. Tego typu płyty trafiają do melomanów i to takiej tej elity melomanów na całym świecie. I tak jak powiedziałem, zależy nam na tym, bo dotrą do ludzi, którzy nie tylko nie wiedzą, że jest Opera Nowa, nie tylko nie wiedzą, gdzie leży Bydgoszcz, ale często podejrzewam, nie wiedzą nawet, gdzie leży Polska. Panie dyrektorze, patrząc na to, co się dzieje w Operze Nowa, z jednej strony inwestycje, z drugiej strony ciekawe spektakle operowe, wydarzenia związane z edukacją i tak dalej, łatwiej być artystą jako dyrektor tutaj z tego punktu widzenia, proszę spojrzeć, czy bardziej menedżerem? No, na szczęście odczuwam satysfakcję i z tej części działalności, i z tej drugiej. Chociaż tak która jak powiedziałem. Przeważa. Oczywiście, że jak jestem w tym ferworze walki artystycznej czy o premierę, czy na przykład zbliżające się koncerty, to bardziej żyję stroną artystyczną. Ale jak chociażby wymieniając ten zakończony plan modernizacji, tak, mamy olbrzymią satysfakcję z moim zastępcą, z dyrektorem Wojciechem Barczakiem, że ten trudny, bardziej menedżerski oczywiście, jeśli chodzi o kwestie prowadzenia teatru operowego. On przyniósł nam również bardzo wiele satysfakcji. W pana przypadku 26 lat prowadzenia Opery Nowa, więc tutaj też no, z tego wniosek płynie, że można. Można, właśnie czasami to aż mi się nie chce wierzyć, bo zaczynałem jako najmłodszy i pamiętam, że wszyscy traktowali mnie jako takiego właśnie enfant terrible, natomiast w tej chwili no, zaczynam rzeczywiście być najstarszym w gronie dyrektorów teatrów operowych w Polsce. Którzy inni podglądają, jak pan pracuje i biorą, krótko mówiąc, Opery Nowa przykłady. Uczymy się od siebie nawzajem. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Maciej Figas, dyrektor Opery Nowa w Bydgoszczy, był moim i państwa gościem. Kolejna rozmowa jak zawsze o 19:00. Zapraszam. Do zobaczenia.